Witam, Tomasz Wrublewski i to jest Wolność w Remoncie. Co sprawiło, że ludy Afryki masowo i z taką energią ruszyły nagle na północ? Czy rzeczywiście ten kataklizm był nieuchronny? Niemiecka polityka trzęsie się w posadach. Austria szkoli wojska do obrony granic. Wzdłuż i wszerz Europy wyrastają mury, a na południu Włosi zamykają porty. Grecy chcą konfiskować promy życia wyławiające imigrantów z morza. Różne mamy poglądy, różną wrażliwość i rozmaicie radzimy, czy raczej nie radzimy sobie z kryzysem imigracyjnym, ale co do zasady, wszyscy traktujemy wędrówki ludów jak naturalny żywioł powódź, szarańcza czy zejście lawiny nieuchronna katastrofa naturalna. Nie wiem, jak to jest z innymi katastrofami ale w przypadku ludzkich zachowań to nie ma przypadków. Siłą wyższą zwykle okazuje się ekonomia. Procesy zainicjowane gdzieś przez człowieka, zaburzające naturalne prawa rynku, wcześniej czy później dopadają nas po latach. Opowieść o wielkiej wędrówce ludów powinniśmy tak naprawdę zacząć w 2001 roku w stolicy Kataru. To była pierwsza konferencja pomocy głodującym państwom, później nazywana konferencją DOA. Ówczesny dyrektor y, Światowej Organizacji Handlu, Mike Moore, wystąpił wtedy z płomiennym przemówieniem. Mówił, zachodni świat musi zrozumieć, że pewnego dnia, nie dziś, nie za pięć, ale może za 10-15 lat, głodni ludzie trzeciego świata ruszą na północ. Mamy jeszcze czas, mówił Moore. Zmieńmy obecne zasady handlu, dajmy szansę rozwoju narodom Afryki. Jak wiele podobnych konferencji w tych pięciogwiazdkowych hotelach z basenem wykwintnym, winem, homarami, i ta też konferencja, ta seria konferencji w Doha, niczego nie zmieniła. Konkretnie nie zmieniła nastawienia Unii Europejskiej, głównego partnera handlowego Afryki. 83% produktów importowanych do Afryki pochodzi właśnie z Europy. Komisja Europejska regulująca cła i zasady handlu zazdrośnie chroni holenderskich hodowców kwiatu przed konkurencją z Magrebu, szwajcarskich producentów czekolady przed producentami z Nigerii, czy niemieckie koncerny kawowe, włoskich producentów przecierów pomidorowych przed farmerami z Libii i Tunezji. Od 2012 roku, od końca kryzysu, obroty handlowe z Afryką systematycznie rosną. Dokładnie rośnie wartość europejskiego eksportu do Afryki, natomiast wartość towarów sprowadzanych do Europy maleje. Gdybyśmy z kolei porównali tonaż wymienianych towarów, to zobaczymy, że rachunek, rachunek będzie dokładnie odwrotny. Afryka coraz więcej sprzedaje do Europy drewna, węgla, ropy, surowców mineralnych, ale coraz mniej dostaje za to pieniędzy. My dzisiaj mówimy o 30-miliardowym deficycie w handlu z Europą. I to cały czas rośnie ta różnica. W doskonałej książce, analizującej cele ekonomiczne, książka nazywa się "African Exodus". Aswa losena serte. Opisuje autor książki, opisuje zbiory pomidorów w regionie Apuli, to są południowe Włochy. Większość prac tam na polach wykonywali właśnie imigranci z Gany. I jak się okazuje, Unia Europejska dopłaca do zbiorów pomidorów. Praktyce tak naprawdę płaci za pensje imigrantów. Oczywiście wiem, że największe pieniądze zarabia się nie na samych zbiorach, ale na przetworach. No i tu znowu, jak czytamy w książce, Unia Europejska przychodzi z pomocą swoim europejskim rolnikom, wprowadzając 14% taryfy celne na afrykańskie pomidory w puszce, już te zapakowane. Stawka idzie dalej w górę, w miarę jak pomidor przeistacza się w sos czy ketchup i jakby jeszcze tego mało to włoskie czy francuskie koncentraty pomidorowe mogą liczyć na dodatkowe eksportowe zwolnienia podatkowe to są subsydia zwykłe subsydia które obejmują całą gamę produktów od pomidorów przez brzoskwinie, gruszki, owoce cytrusowe tak proszę państwa Europa sprzedaje cytryny i pomarańcze i suszone owoce do Afryki sprzedaje je oczywiście dzięki dopłatom z naszych pieniędzy z naszych podatków co ciekawe, to będziemy jeszcze więcej sprzedawać pewnie cytryn i pomarańczy do Afryki, bo subsydia na eksport towarów rolnych właśnie wzrosły. Z 75 milionów euro w 2001 do ponad 300 milionów w tym roku. Nic dziwnego też, że na półkach w afrykańskich sklepach znajdziecie państwo włoskie przeciery pomidorowe, niemieckie płatki śniadaniowe, mielonkę z Holandii i mleko w proszku z Danii. Z kolei na polach w Apuli Znajdziecie afrykańskich rolników, którzy nie mają pracy w Afryce. Pół biedy, jeżeli znajdziecie ich na polu, bo prawdopodobnie więcej ich znajdziecie, czy spotkacie koczujących na skwerach w Bawarii, czy pod paryskimi mostami. 40 miliardów euro. Tyle Komisja Europejska co roku wydaje na subsydia rolne. 40 miliardów na wykańczanie afrykańskiego rolnictwa, czy raczej powinniśmy powiedzieć 40 miliardów na importowanie sobie afrykańskich bezdomnych. Ileż to ja się w życiu nie nasłuchałem o różnicach kulturowych, o złej motywacji do pracy, leniwych murzynach, co sami nie zaorają, tylko przychodzą po jałmużnę. Faktem jest, że głodująca Afryka według Banku Światowego posiada aż 200 milionów hektarów niewykorzystanych gruntów rolnych. 200 milionów hektarów leży odłogiem, to jest niemal połowa wszystkich ziem uprawnych na świecie. Amerykańskie prerie, argentyńska Patagonia, ukraińskie te Czarnoziemie nic nie równa się z potencjałem rolnym Afryki. W tym roku Unia Europejska wyda na pomoc humanitarną i dostawy żywności do Afryki nieco ponad miliard euro. Miliard euro pomocy głodującym afrykańskim rolnikom kontra 40 miliardów na dopłaty do europejskich rolników. Czy wiecie Państwo, jakiej narodowości są największe na świecie firmy produkujące kawę? Niemieckiej, niemieckiej. Wszystkie państwa afrykańskie w 2016 zarobiły na eksporcie kawy 2,5 miliarda dolarów. Wszystkie niemieckie firmy na reeksporcie zarobiły 3 miliardy 800 milionów dolarów. Z rynku kawy wartego 200 miliardów dolarów rolnicy, plantatorzy dostają do ręki 2%. Może nie byłoby to jeszcze takie dziwne, gdyby nie to, że niemal cały, cały przemysł kawowy oparty o afrykańską kawę, Skoncentrowany jest w Europie, a nie w Afryce. Kawa to nie jest BMW ani Mercedes. To jest prosta technologia. Jak już to wyrosło, to wystarczy wysuszyć, zmielić żaden problem. Prosto do sprzedaży. Dla Unii Europejskiej to jednak jest problem. Słona, nieobrobione ziarna kawy sprowadzone wprost z Afryki rzeczywiście wynosi w Unii Europejskiej zero. Zerowa stawka podatkowa. Komisja Europejska chętnie zresztą podkreśla to, mówiąc o swojej wspaniałomyślności dla głodującej Afryki. Zerowe cło za ziarno prosto z krzaka, ale już cło na kawę wypaloną, trochę obrobioną, wynosi 5%. W przypadku kawy bez kofeiny 7,5%, a produkty, już skomplikowane produkty na bazie kawy, 11,5%. To są stawki w Unii Europejskiej, bo Stany Zjednoczone, większość przetworzonych produktów kawowych, wszystkie zwalnia z cła, pozwala rozwijać się brazylijskim czy kolumbijskim e, firmom. Z czekoladą jest jeszcze śmieszniej. Czekolada, wiadomo, Szwajcaria, zegarki i czekoladki. Ziarno do Europy trafia znowu bez żadnych obciążeń celnych. Cło na masę kakaową wynosi już 7,5%. Na tabliczkę czekolady, uwaga, na tabliczkę czekolady 30%. Dlatego pewnie każde afrykańskie dziecko wie, że czekolada rośnie w Szwajcarii, a nie w Afryce. Batony, chrupki czekoladowe tam cło potrafi dojść do 40% wartości produktów. Czy ktoś przy zdrowych zmysłach zainwestowałby jeszcze w linię produkcji czekolady w Afryce? Niedawno niemiecki poseł do Parlamentu Europejskiego, Scan Keller, mówił: Pomoc, która w rzeczywistości jest jak Pistolet przystawiony do skroni. To był przykład, i o tym mówił Keller, kasusu kenijskich kwiatów ciętych. Kenia jest jednym z największych eksporterów kwiatów w rejonie. Na kilka tygodni przed świętami nagle Unia Europejska niespodziewanie zapowiedziała specjalne cła wyłącznie właśnie na cięte kenijskie kwiaty. Urzędnicy europejscy Unii nawet nie udawali, że to była próba wymuszenia na Kenii podpisania umowy handlowej znoszącej wszystkie taryfy celne na prawie wszystkie europejskie produkty. Kwiaty z Kenii stanowią 38% europejskiego rynku kwiatowego i 5% narodowego PKB Kenii. No i kenijscy eksporterzy kwiatów w ciągu kilku pierwszych tygodni sankcji przed świętami stracili 3, 3 miliony euro. Rząd ustąpił i ostatecznie Kenia podpisała umowę celną z Europą. Sarkastycznie wtedy gazety nazwały ją prezentem bożonarodzeniowym. A sarkazm stąd, że Kenia, jak większość państw afrykańskich, bardzo obawia się wolnocłowych umów z Unią. Obawia się, że ich raczkujący przemysł zostanie zmieciony przez lepsze i tańsze produkty z Europy, nie dając wiele Afryce w zamian. Komisja Europejska oczywiście obiecuje odwzajemnienie się zerowym cłem na wszystkie afrykańskie towary, ale ilość wyjątków, norm, przepisów praktycznie uniemożliwia wykorzystanie tych ulg. Wszędzie tam, gdzie afrykańskim farmerom, mimo rozmaitych subsydiów, udaje się jednak osiągnąć przewagę konkurencyjną, natychmiast pojawiają się przeszkody środowiskowe czy zdrowotne. Charakterystyczne, że Komisja Europejska Zakazuje importu jakichkolwiek roślin czy nawet niektórych kwiatów genetycznie modyfikowanych. Natomiast w przypadku genetycznie modyfikowanej paszy dla zwierząt, której brakuje w Europie, bo lokalne zakazy uniemożliwiają jej wysiewanie, zakaz już nie obowiązuje. I tak na przykład import wołowiny z Namibii jest w większości zakazany do Europy. Z obawy właśnie na genetyczną modyfikację, ale już pasza, pasza, która podaje się namibijskim krowom, nadaje się dla europejskich krów i może być prawie bez cła importowana. Nie trzeba mieć Nobla z ekonomii, ani nawet studiować krugmanowskiej teorii nowego handlu, żeby przejrzeć na wylot strategię. Wbrew pięknej solidarnościowej retoryce o wspieraniu afrykańskiej samodzielności i niepodległości, Europa wkłada naprawdę sporo, sporo wysiłku w blokowanie modernizacji, inwestycji i ściąganie nowych technologii, które pozwoliłyby afrykańskim firmom skutecznie konkurować z europejskimi firmami, a co najważniejsze, choć częściowo pomogłyby zahamować eksodus ludzi do Europy. Doskonałą próbką tego, jak rozwój gospodarczy może nam pomóc, mamy już teraz w tym roku w Europie. E, o 95% spadła rok do roku liczba osób wyławianych z Morza Śródziemnego. Macron, z Merkel oczywiście natychmiast poklepywali się po ramieniu, twierdząc, że to ich polityka tak zadziałała. Bzdura! To, co zadziałało, to lepsza światowa koniunktura, więcej miejsc pracy w Afryce, wyższe ceny surowców, którymi stoi cała Afryka Środkowa, no i zaskakująco dobre tegoroczne zbiory. Wszystko to są miejsca pracy i powody, dla których ludzie nie chcą jechać dalej na północ. Jeżeli ktoś wierzy, że jeden więcej worek z pszenicą dla somalijskich dzieci, kostka mydła, mąka, że to wszystko przekona afrykańską młodzież, że nie warto iść na podbój Europy, to... Jest w głębokim błędzie. Zamiast kosztownej budowy w Libii Straży Przybrzeżnej, dostaw zboża, w Nigerze budowy ogrodzenia na pustyni, zakupów dronów dla sudańskiej Straży Granicznej, obniżcie tym ludziom cła na ich ciężką pracę. Dajcie im szansę, a nie jałmużnę, bo jak na razie cała ta unijna wspaniałomyślność poza nabijaniem kabzy handlarzom, ludźmi, włoskiej mafii i skorumpowanym urzędnikom. Co najwyżej poprawia nastrój zakompleksionym funkcjonariuszom gospodarki litości, socjalnym pałkarzom, matką Teresą pokolenia selfie. Przekonanym o swojej wyższości, bo na przekór światu niosą mu zbawienie na swoim snapczacie. Otóż matka Teresa nie nakładała ceł i wydumanych norm ekologicznych, żeby później ratować ofiary swojej własnej socjalistycznej opresji. Pozwólcie działać ekonomii, odbierzcie wreszcie dyskryminacyjne dopłaty i subsydia. A do nawiedzonych ochotników na morzu, podżegaczy ludzkiego sumienia, znajcie sobie wreszcie jakiś uczciwy zawód. Zapraszam na kolejny odcinek Wolności w Remoncie na kanale YouTube Warsaw Enterprise Institute, a w wersji audio w podcastach iTunes.